Olivia Farnsworth. Na pierwszy rzut oka 8-letnia Olivia Farnsworth z Wielkiej Brytanii to zwykła dziewczynka, nie różniąca się absolutnie niczym od swoich rówieśników. Pierwsze oznaki, że z córką jest coś nie tak, miały miejsce już w przedszkolu. Dziewczyna notorycznie przygryzała sobie dolną wargę do stanu, jaki widzicie na zdjęciu. Niepokojące dla wszystkich było to, że kompletnie nie zwracała na to uwagi, nie czuła bólu ani dyskomfortu. Punkt kulminacyjny nastąpił, gdy potrącił ją samochód, a ona, jak gdyby nigdy nic, wstała i poszła dalej. Lekarze po badaniu szybko znaleźli przyczynę takiego stanu. Olivia ma zmutowany kod DNA, co w jej przypadku sprawia, że nie czuje ona senności, bólu oraz głodu. Nie ma problemu z tym, by nie jeść nic przez 3 dni, maszerować czy nawet biec całą dobę, nie odczuwając zmęczenia. Lu Hao. W kategorii najbardziej otyli ludzie świata swoich rekordzistów mają również dzieci. Głównym pretendentem do tego tytułu jest pochodzący z Chin Lu Hao. Dziecko w wieku 3 lat ważyło około 60 kg. Według opinii lekarzy maluch oprócz nadmiernej wagi jest całkowicie zdrowy. Jego otyłość nie wynika bowiem z żadnej choroby, po prostu dziecko lubi dużo zjeść. Co ciekawe, Lu Hao nie zawsze wyglądał tak monstrualnie. Jak wspominają jego rodzice, kiedy mały przyszedł na świat, nie odbiegał niczym od zwykłych noworodków. Fu Wengi. Fu pochodzi z Pekinu i urodził się z 3 dodatkowymi kręgami szyjnymi. Podczas gdy normalny człowiek posiada ich 7, nastolatek ma ich aż 10. Nietypowa budowa ciała sprawia, że Fu cierpi na niewyobrażalne bóle kręgosłupa. Nie jest również w stanie normalnie się poruszać. Przez lata chłopiec przeżywał prawdziwe męki. W wieku 6 lat zdiagnozowano u niego wrodzoną skoliozę piersiową i deformację kręgosłupa, w tym jego przerost do 10 kręgów szyjnych. Niestety rodzina chłopca nie było stać na drogą operację i rehabilitację. Na szczęście postanowiła mu pomóc jedna z organizacji charytatywnych z Pekinu. Chłopak obecnie jest w szpitalu i czeka na zabieg. Chirurg będzie musiał pozbyć się kilku kręgów, co powinno zmniejszyć ból i pozwolić normalnie mu funkcjonować. Lola Chuil. 16-letnia Lola Chuil to czarnoskóra dziewczyna, która szturmem zawojowała Instagram, przyciągając do siebie prawie 500 000 obserwujących. Mieszkanka Nowego Jorku wyróżnia się idealnie symetrycznymi rysami twarzy oraz głębokim, ciemnym kolorem skóry. Co ciekawe, pomimo nietypowo wąskiego, jak na afrykańskie korzenie, nosa i błękitnych oczu twierdzi, że w żaden sposób nie ingeruje w swój wygląd i jest w 100% naturalna. Pewnego razu dziewczyna wrzuciła do sieci zdjęcie ze swojego dzieciństwa. Aż trudno uwierzyć, że nie jest to Photoshop. Jedno jest pewne. Lola wygląda jak osoba z innej planety, co szybko sprawiło, że stała się niezwykle popularna. I tym sposobem dobiegamy do końca listy, a w dzisiejszym filmiku pozdrawiam Zuzannę Białk, Alicję Kozioł oraz Pojo Mistera. Buziaki dla wszystkich widzów i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!